Dzień dobry. Szanowni Państwo, współczesna medycyna fizykalna. Myślę, że powinienem rozpocząć od definicji, co to jest medycyna fizykalna. Medycynę fizykalną definiujemy jako dziedzinę wiedzy medycznej, która wykorzystuje określone metody lecznicze i bodźce fizykalne, których stosowanie ma wpłynąć na poprawę stanu zdrowia. Szanowni Państwo, nigdy wcześniej polityka zdrowotna no nie odgrywała takiej roli jak obecnie. Tak? Zagrożenie epidemią czy wręcz pandemią COVID-19 spowodowało, no, że z dnia na dzień te decyzje dotyczące naszego zdrowia zyskują zupełnie inną rangę. Można powiedzieć, że na byciu zdrowym zależy nam wszystkim, tak? Niezależnie od poziomu wykształcenia, pozycji zawodowej, osiąganych zarobków, odgrywanych ról społecznie. Wiemy bowiem, że od zdrowia zależy praktycznie wszystko. Szanowni Państwo, dobre samopoczucie, możliwość realizowania swoich planów, nasze relacje rodzinne, towarzyskie, tak? Praca zawodowa, no a co za tym idzie, również samowystarczalność i taka dosyć istotna rzecz, samodzielność i wiele, wiele innych. Tak? Wiek XX został określony jako wiek profilaktyki. Szanowni Państwo, coraz większa liczba osób świadomie zaczyna dbać o własne zdrowie. Podejmuje się różnorakie wysiłki dla utrzymania tych właściwych parametrów fizjologicznych i biochemicznych ustroju na poziomie zapewniającym taką pełną wydolność psychofizyczną, tak? I bardzo pomocne w osiągnięciu tego celu może być stosowanie właśnie zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej oraz korzystanie z zaleceń również medycyny naturalnej. Proszę Państwa, jakie bodźce stosowane są w medycynie fizykalnej? O jakich bodźcach chcę tutaj powiedzieć? To jest przede wszystkim bodźce termiczne, to są bodźce mechaniczne, to są bodźce elektryczne, chemiczne, to są bodźce świetlne, hydrostatyczne oraz bodźce dźwiękowe. Szanowni Państwo, nowoczesna medycyna fizykalna wciąż poszukuje nowych metod, nowych urządzeń, aparatów, które wpływają na jeszcze, czy mają wpłynąć na jeszcze większą poprawę skuteczności prowadzonych terapii, tak, dla coraz większego czy szerokiego grona pacjentów. Szanowni Państwo, nieustannie na świecie, w Polsce prowadzimy wieloośrodkowe badania, które mają na celu albo potwierdzić, albo wykluczyć skuteczność działań określonych form z zakresu energii fizycznej czy bodźców fizycznych, które stosujemy na organizm człowieka. Postęp techniki, no i świadomość, drodzy Państwo, możliwości medycyny fizykalnej sprawia, że zabiegi fizykalne wykorzystywane są praktycznie w każdej dziedzinie medycyny, w leczeniu coraz większej liczby schorzeń. No wyobraźmy sobie, Szanowni Państwo, kardiologię, na przykład bez zabiegów ablacji, czyli zabieg, który wykorzystuje prąd o częstotliwości radiowej. Wyobraźmy sobie okulistykę współczesną bez zabiegów laseroterapii, neurochirurgię bez nożów gamma, które wykorzystują promieniowanie kobaltowe, chirurgię naczyń bez zabiegów krioterapii, laseroterapii, czy wręcz ortopedów, którzy wykorzystują noże harmoniczne, noże plazmowe, czy diatermię argonową. No i tych przykładów mógłbym tutaj, Szanowni Państwo, bardzo dużo wymieniać. W jakim celu stosujemy te zabiegi z zakresu medycyny fizykalnej? Co one mają, drodzy Państwo, w czym mają nam pomóc? Przede wszystkim mają zmniejszyć albo wycofać dolegliwości bólowe. Mają działać przeciwzapalnie, mają działać również przeciwobrzękowo. Te zabiegi również mają nam przyspieszyć procesy gojenia się ran. A to wszystko, drodzy Państwo, ma wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów, jak i osób zdrowych, ponieważ osoby zdrowe również korzystają z zabiegów medycyny fizykalnej. Proszę Państwa, kto najczęściej wykonuje zabiegi z zakresu medycyny fizykalnej? No, największą grupą to na pewno są fizjoterapeuci, którzy mają do tego uprawnienia. Szanowni Państwo, jest aktualnie ich ponad 64 tysiące i ponad 70% świadczonych usług to są zabiegi z zakresu fizykoterapii, które wykorzystują te zabiegi z zakresu medycyny fizykalnej. Gdzie? Szanowni Państwo, szpitale, ambulatoria, poradnie, to są uzdrowiska, to są sanatoria w ramach fizjoterapii sportowej, prawda, oraz gabinetów prywatnych. Szanowni Państwo, musimy pamiętać o tym, że
Dostęp pacjentów do zabiegów fizykalnych jest podstawowym prawem człowieka, tak? Zapewnionym przez świadome standardy fizjoterapii. Ich nieuwzględnianie w procesie terapeutycznym no, skutkować będzie czym? Przede wszystkim pogorszeniem jakości czy poziomem zdrowia i jakości życia leczonych chorych. Proszę Państwa, kto może korzystać z zabiegów medycyny fizykalnej? Drodzy Państwo, odpowiedziałbym jednym wyrazem. Praktycznie korzystamy z zabiegów fizykalnych wszyscy. Główne zastosowanie tych zabiegów dotyczy przede wszystkim czy schorzeń i urazów dotyczących w szczególności narządu ruchu oraz problemów dotyczących tkanek miękkich. Szanowni Państwo, tutaj mamy taki jeden przykład pacjenta ze stopą cukrzycową. To jest średnia wieku, powiedzmy, lat 60. Kolejny przykład, Szanowni Państwo, lat połowę mniej mamy pacjentkę w wieku 29 lat, która również korzysta z kąpieli wirowej. Innym przykładem, Szanowni Państwo, idziemy z tym wiekiem w dół, mamy pacjentkę lat 2, która jest po przebytym zabiegu operacyjnym, po rozszczepie podniebienia i również korzysta z tych zabiegów. Ale żeby jeszcze to uszczegółowić, mamy, drodzy Państwo, pacjentkę w wieku, można powiedzieć, 7 miesięcy, która wymaga zabiegów inhalacji. Całkiem niedawno mieliśmy w klinice pacjentkę, która miała wrodzone porażenie nerwu twarzowego i tu jeszcze się zniży z tym wiekiem, Szanowni Państwo, miesięcy 3, a więc myślę, że Państwo tutaj w stanie są mi uwierzyć, że te zabiegi praktycznie, z tych zabiegów korzystamy praktycznie wszyscy bez względu na wiek. Co nowego we współczesnej medycynie fizykalnej? Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na początku, ta medycyna fizykalna bardzo mocno poszerza swój rynek usług tych fizykalnych. Innowacyjne terapie odpowiadają na potrzeby różnych pacjentów, no i wpływają leczniczo na szeroki wachlarz schorzeń. O jakich bym chciał tutaj Państwu wspomnieć zabiegach fizykalnych? No przede wszystkim wkracza tutaj mocno diagnostyka przy użyciu ultradźwięków. Mamy hiperbaryczną terapię tlenową, mamy pola magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości. Dosyć mocno wkracza laseroterapia wysokoenergetyczna. Mamy zabiegi terapii skojarzonej. Dalej mamy kąpiele kwasowęglowe, mamy zabiegi ozonoterapii, fala uderzeniowa, wirtualna rzeczywistość, fizjoterapii i w końcu telerehabilitacja. I króciutko bym chciał Państwu o tych zabiegach powiedzieć. Szanowni Państwo, ultrasonografia, prawda? Dotychczas diagnostyka w fizjoterapii opierała się głównie na badaniu funkcjonalnym. Proszę Państwa, diagnoza postawiona przy pomocy badania USG jest na pewno dokładniejsza, tak? A ze względu na jej nieinwazyjny charakter, no na pewno może posłużyć do oceny postępów leczenia, w tym efektywności prowadzonego postępowania terapeutycznego, tak? Warto również podkreślić taką wartość dodaną badania USG. Jest to, że badanie to pozwala na dynamiczną ocenę tkanek, tak? Zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu. Proszę Państwa, hiperbaryczna terapia tlenowa. No, do powszechnego użytku dołączają komory hiperbaryczne. Na terenie Europy to XIX wiek. Co to za zabiegi? To są zabiegi, które polegają na terapeutycznym działaniu 100% tlenu powyżej jednej atmosfery. Czyli sesje w komorach hiperbarycznych polegają na podawaniu do oddychania czystego tlenu, tak, o podwyższonym ciśnieniu, tak? Lub bezpośrednim oddziaływaniu tlenu hiperbarycznego na powierzchnię ciała pacjenta. Proszę Państwa, do tej pory ta hiperbaryczna terapia tlenowa odbywa się w komorach jednomiejscowych i w komorach wielomiejscowych. Aktualnie na rynku tym medycznym, fizykalnym, najnowszym osiągnięciem technologicznym są komory hiperbaryczne miejscowe, tak? Miejscowa hiperbaryczna terapia tlenowa. To są urządzenia czy aparaty, które produkowane są, drodzy Państwo, w Polsce. Jednym z nich jest Oxybaria S, drugim urządzeniem jest Laserobaria. I to jest przykład właśnie miejscowej hiperbarycznej komory tlenowej Oxybaria S. I drugi przykład również miejscowej komory hiperbarycznej Laserobaria S. Generalne wskazanie, Szanowni Państwo, do tych dwóch zabiegów to schorzenia dotyczące bądź urazy zlokalizowane w obrębie kończyn górnych i kończyn dolnych. I Szanowni Państwo, taki przykład
tego, co możemy osiągnąć przy pomocy właśnie zabiegów fizykalnych. To jest młody człowiek po wypadku samochodowym lat 17, który uległ, tak jak powiedziałem, wypadkowi samochodowemu i, drodzy Państwo, mamy pełen efekt wygojenia, oczywiście po wcześniejszej interwencji chirurgicznej i tak wygląda rana pourazowa, którą mieliśmy na początku i na końcu leczenia właśnie przy pomocy hiperbarycznej terapii tlenowej. Drugi przykład, to jest pacjentka 67-letnia z żylnym owrzodzeniem podudzi. Szanowni Państwo, prawie rok leczenia i udało nam się uniknąć, ja oczywiście tutaj wkleiłem tylko jedną kończynę, udało nam się uniknąć amputacji obydwu kończyn u tej pacjentki. Drodzy Państwo, w medycynie fizykalnej również mamy zmienne pola magnetyczne niskiej częstotliwości pod postacią magnetoterapii, magnetostymulacji, bardzo szeroko stosowane w gabinetach fizjoterapii. Głównym wskazaniem to przede wszystkim schorzenia dotyczące narządu ruchu, powstałe na tle zwyrodnieniowo-zapalnym, urazowym, zmiany degeneracyjne, zmiany naczyniowe, również w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, no a także urazy dotyczące tkanek miękkich oraz przewlekłe rany. Oprócz, Szanowni Państwo, pól magnetycznych niskiej częstotliwości mamy również w swoim arsenale pola magnetyczne wysokiej częstotliwości. Tutaj wspominam o diatermii krótkofalowej, tak? W następstwie tych zabiegów pobudzamy komórki nerwowe, mięśnie, naczynia krwionośne. Głębokość penetracji tego bodźca fizykalnego prawie sięga 10 cm. Tak? Dzięki takiej szerokiej, głębokiej stymulacji pobudzamy procesy naprawcze, regeneracyjne, no a efekt taki terapeutyczny bardzo często jest natychmiastowy. Proszę Państwa, laseroterapia wysokoenergetyczna, no miejscowa aplikacja światła laserowego. Wcześniej mieliśmy w medycynie fizykalnej laseroterapię niskoenergetyczną. Teraz dosyć mocno wkracza nam ten laser wysokoenergetyczny do leczenia, do terapii. Proszę Państwa, co on ma za zadanie? No przede wszystkim wywołać efekt biostymulacyjny tkanek, efekt termiczny, czyli emituje nam tutaj ten laser wysokoenergetyczny ciepło oraz efekt głębszej penetracji światła w głąb tkanek, tu jest również prawie do, ta penetracja w głąb tkanek również do 10 cm. I tutaj przykład, Szanowni Państwo, również pacjentki po urazie więzadeł stawu kolanowego. Szanowni Państwo, w medycynie fizykalnej również wkroczyły zabiegi z zakresu terapii skojarzonej. Zabiegi terapii skojarzonej to jednoczesna aplikacja co najmniej dwóch określonych czynników fizycznych, ale które stosujemy jednoczasowo, tak? Na określone zmiany chorobowe. Ja tutaj, drodzy Państwo, tylko przedstawię dwa wybrane z nich, magnetolaser, magnetoledoterapia. No, magnetolaseroterapia to jest aplikacja zmiennego pola magnetycznego wraz z promieniowaniem laserowym, tym nisko energetycznym, tak? I drugi przykład to są zabiegi magnetoledoterapii niskoenergetycznej, czyli z kolei aplikacja zmiennego pola magnetycznego wraz z promieniowaniem optycznym, ale nie laserowym. I tutaj, Szanowni Państwo, dalej mówiłem na początku, że medycyna fizykalna znajduje zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie medycyny. Nie wymieniłem dermatologii, Szanowni Państwo. Schorzenia dotyczące tkanek miękkich, prawda? Nie wymieniłem tutaj również stomatologii, która również wykorzystuje zabiegi z zakresu medycyny fizykalnej. Proszę Państwa, co ta terapia skojarzona z kolei ma nam, jakie ma zadanie, tak? Przede wszystkim efekt addycyjny, tak? Czyli znowu zmniejszamy intensywność wzmożonego napięcia mięśniowego, zmniejszamy występujące dolegliwości bólowe. My przyspieszamy dzięki tym zabiegom naturalne procesy gojenia, regenerację tkanek. Zmniejszamy stan zapalny, zmniejszamy obrzęk i odczyn zapalny wokół tkanek, tak? Kąpiele, Szanowni Państwo, kwasowęglowe, tak? Istotą kąpieli kwasowęglowych jest rozszerzenie naczyń krwionośnych, szczególnie tętniczych oraz poprawa mikrokrążenia. No co wtórnie powoduje, że poprawia nam się układ ze strony, wydolność układu krążenia, tak? Dodatkowo w wyniku
działania dwutlenku węgla występuje nasilenie diurezy, prawda? Czyli usuwanie nadmiaru sodu z organizmu. Szanowni Państwo, nadmiar sodu, ta hipernatremia, jak wiemy, no może prowadzić do nadciśnienia czy zaburzeń rytmu serca. Oczywiście tego nie chcemy. Najczęściej te kąpiele kwasowęglowe również wykorzystywane są nie tylko w medycynie fizykalnej, ale również w sanatoriach, uzdrowiskach w ramach leczenia takiego balneoklimatologicznego, tak? I tutaj przykład, szanowni Państwo, kąpieli kwasowęglowych. Mogą się one odbywać w środowisku wodnym, czyli tak zwane mokre, i kąpiele kwasowęglowe suche. Kolejnym, szanowni Państwo, zabiegiem, który również jest wykorzystywany dosyć intensywnie w medycynie fizykalnej, to ozonoterapia, tak? To ozon będący aktywną formą tlenu, który również aplikowany jest na okolice, w szczególności przewlekłych ran i owrzodzeń skóry. Wykazuje między innymi działanie, bardzo silne działanie bakteriobójcze, którego mechanizm uniemożliwia wytworzenie się oporności szczepów bakteryjnych. Szanowni Państwo, w wyniku działania zabiegów ozonoterapii powstaje cząsteczka tlenu oraz aktywny tlen singletowy, który powoduje uszkodzenie błon komórkowych bakterii, doprowadzając do ich śmierci. Ozon, tak jak już powiedziałem, wykazuje również bardzo silne działanie przeciwzapalne. Proszę Państwa, i tutaj przykład, prawda? Mamy but ozonowy, zabieg ozonoterapii u pacjentki, która została potrącona na przejściu dla pieszych. Zabieg operacyjny przeszedł pomyślnie, wszystko jest ok, pacjentka wypisana do domu. Tutaj była rekonstrukcja więzadeł krzyżowych stawu kolanowego i, szanowni Państwo, dochodzi po kilku dniach do rozejścia się rany pooperacyjnej. No co teraz robić? No ortopeda mówi, no, że już tutaj operacji rewizyjnej nie będzie robił, a staw kolanowy, powiedzmy, czy okolica stawu kolanowego, w którym był zabieg, niestety nie do końca wygojona. Szanowni Państwo, włączyliśmy zabiegi ozonoterapii i mamy w pełni sukces terapeutyczny przy wykorzystaniu zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej. Terapia falową uderzeniową. Szanowni Państwo, ta metoda fizykalna wkracza do naszego kraju, powiedzmy, w latach 2007, tak? To jest nowoczesna metoda, która polega na przesyłaniu w bardzo krótkim czasie fal mechanicznych pod wysokim ciśnieniem w miejsce chorobowe przy pomocy specjalnej głowicy. No, falę uderzeniową stosuje się ze względu na jej działanie silne analgetyczne, czyli przeciwbólowe, oraz wywoływanie pobudzenia regeneracji tkanek miękkich. Zabieg szybki, można powiedzieć, że praktycznie bezbolesny. No i tutaj schorzenie, które gdzieś również dedykowane jest do zabiegów terapii fali uderzeniowej, ostroga piętowa, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, więc tych kolanoskoczka, my tych wskazań mamy do terapii falą uderzeniową bardzo wiele, ponieważ ten zabieg jest również bardzo skuteczny. Proszę Państwa, dwa zdania na temat wirtualnej rzeczywistości, tak? To też pojawia się w medycynie, prawda? Od kilku lat i stanowi obszar zainteresowania bardzo wielu naukowców i badań prowadzonych na całym świecie. No, najistotniejszymi zaletami terapii wirtualnej rzeczywistości jest unikatowa możliwość przeniesienia w sposób płynny tych umiejętności, które pacjent nabywa w świecie wirtualnym, i przeniesienie ich do świata realnego, tego rzeczywistego, prawda? Tą terapię możemy stosować nie tylko w przypadku osób starszych, ale również dzieci, tak? Gdzie motywujemy ich do udziału w terapii poprzez zastosowanie gier, zabaw. Tam mamy system punktowy, możliwość przechodzenia na wyższe poziomy, a więc to są bardzo fajne i takie lubiane przez młodszych pacjentów terapie z zakresu wirtualnej rzeczywistości. I tutaj, szanowni Państwo, przykłady terapii, jeżeli chodzi o tą wirtualną rzeczywistość, prawda? I na koniec powiem jeszcze dwa słowa na temat telerehabilitacji. Proszę Państwa, dynamicznie zmieniający się świat, tak? Nieustannie pojawiające się nowe technologie, no, wprowadzane są do systemu ochrony zdrowia, tak? W okresie, no teraz chociażby, prawda, pandemii związanej z tym COVID-em, także poszukujemy nowych form możliwości kontaktu pacjenta z lekarzem, pacjenta z fizjoterapeutą, tak? To są właśnie te rozwiązania telemedyczne, nawet w sytuacji epidemii.
to mamy łączność, szanowni państwo, z lekarzem czy z osobą nas prowadzącą w sposób łatwy, szybki i bezpieczny. Oczywiście no, żadna telemedycyna, telerehabilitacja nie zapewni nam bezpośredniego kontaktu z lekarzem, ale zawsze jest to jakaś forma kontaktu, prawda? Określenie telerehabilitacja powstało, szanowni państwo, z połączenia trzech słów. Pierwsza część tele wywodzi się z języka greckiego i oznacza na odległość, tak? Przedrostek re z łaciny oznacza zwrotność, a habilis oznacza sprawny. Szanowni państwo, podsumowując te wiadomości króciutkie z medycyny fizykalnej, no w nowoczesnej medycynie nieustannie poszukujemy nowych technologii, nowych rozwiązań, nowych aparatów, urządzeń, zarówno które posłużą nam do diagnostyki, jak i do leczenia, tak? Metody te mają umożliwiać prowadzenie skutecznego leczenia przy równoczesnej minimalizacji zagrożeń dla zdrowia i życia pacjenta. Stąd wszystkie te prowadzone badania kliniczne. Szanowni państwo, medycyna fizykalna stanowi niepodważalną rolę jako leczenie wspomagające. Mamy możliwość, szanowni państwo, wykorzystujmy te zabiegi. One są tanie, bezpieczne, nieinwazyjne, bezbolesne. Tak? Dalszy rozwój medycyny fizykalnej jest potrzebą naszych czasów i warto, drodzy państwo, z tych zabiegów korzystać. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i życzę dalszych udanych obrad. Dziękuję bardzo.